Cześć! Dzisiaj zbudujemy transformator Tesli w oparciu o bardzo prosty układ składający się z jednego tranzystora i rezystora. Jest to tak zwany układ Slayera. Potrzebny nam będzie cienki drut nawojowy o średnicy około od 1/10 do około 0,3 mm, który możemy na przykład wziąć ze starego transformatora, na przykład głośnikowego. Tranzystor typu NPN o dość dużej mocy. Rezystor. Ja użyłem rezystora o wartości 47 kOhmów, ale może być też rezystor o wartości od około 10 kOhmów do 100 kOhmów. Kawałek plastikowej rurki. Ja użyłem rurki o średnicy 2 cm i długości około 15 cm. Drut nawojowy uzyskany z rozebranego transformatorka. Trochę różnych przewodów do połączenia wszystkiego razem. Elementów układu nie będziemy lutować, połączymy je z łączkami. Potrzebna nam będzie też jeszcze bateria 9V lub zasilacz prądu stałego. Najbardziej pracochłonną i czasochłonną czynnością jest nawinięcie drutu nawojowego na plastikową rurkę. Możemy to zrobić ręcznie lub wspomóc się na przykład wkrętarką. Co jakiś czas należy przesmarować, utrwalić nawinięte zwoje na przykład za pomocą lakieru do paznokci lub innego środka, na przykład kleju natychmiastowego typu superglue. Użyłem cały drut nawojowy i nie starczyło mi go do końca rurki. Można by jeszcze połączyć, zlutować z następnym kawałkiem, ale myślę, że to już wystarczy. Tych zwojów jest tu na pewno kilkaset. Nie liczyłem dokładnie. Na koniec możemy całość owinąć jeszcze dodatkowo taśmą izolacyjną. Całość zmontujemy na pudełku z płyty CD. Tranzystor podczas pracy będzie się mocno grzał. Należy zamontować go na radiatorze. Dobrze jest też użyć pasty termoprzewodzącej. Do połączenia elementów użyję złączek WAGO. W tym tranzystorze lewa nóżka to baza. Prawa to emiter. A środkowa to kolektor.
w różnych tranzystorach rozmieszczenie wejść może być różne. Dobrze jest wtedy spojrzeć w specyfikację danego tranzystora. Jeden koniec cewki wtórnej przyłączamy pod bazę. Schemat ideowy i montażowy układu. Minus zasilania przyłączamy do emitera. Plus zasilania łączymy z rezystorem. To są dane tranzystora, którego użyłem w filmie. Może to być też inny tranzystor typu NPN. Dane możecie sprawdzić w arkuszu danych. Link do tej strony podam w opisie. Pozostało nam jeszcze przyłączenie uzwojenia pierwotnego. Wykonane ono jest z grubszego drutu, w tym przypadku jest to około 6 mm2 i mam tutaj 7 zwojów. Ale tych zwojów może być mniej lub więcej. Możecie to eksperymentalnie później sprawdzić już w trakcie badania układu. Jeden koniec tego uzwojenia przyłączamy do kolektora tranzystora. A drugi do rezystora i plusa zasilania. Działanie cewek oparte jest o prawa Lenza i Faradaya. Gdyby przy pierwszym uruchomieniu zbudnica nie działała, należy przepiąć zasilanie uzwojenia pierwotnego. W prezentowanym układzie podłączyliśmy wszystko prawidłowo i już możemy zaobserwować bezprzewodowy przesył energii elektrycznej. Lampka przy zbliżeniu do uzwojenia świeci. Aby zwiększyć efektywność działania cewki Tesli, należy na jej górny koniec nałożyć jakiś element metalowy. Transformator działa, lampka świeci, ale nie ma żadnych wyładowań. Moc tego układu jest zbyt mała. Przyłączymy teraz zasilacz zewnętrzny prądu stałego. Zasilimy go 32 V.
zasilacz przyłączony i od razu na końcu przewodu, na końcu uzwojenia wtórnego pojawiają się wyładowania. Wzbudnica Slayera to samodostrajająca się i samorezynująca cewka Tesli. Często nazywana jest też cewką dla biednych. Ja uważam jednak, że bardziej adekwatną nazwą będzie cewka dla początkujących fanów Nikoli Tesli. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!